Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 4.0. Rankingi bardzo wysokie, 2450 ponad. Tu przeciwnik również posiada świetny ranking. Zerkam tylko szybciutko, jak wyglądają jego statystyki, jeśli chodzi o grę. Ok, wygląda w porządku. No i mamy skoczek F3, gramy G6. Celem jest zdobycie oczywiście rankingu 2500. Jest to na pewno niełatwe zadanie, ale będziemy walczyć, będziemy komentować. Ustawiam sobie strukturę obrony królewsko-indyjskiej. Robimy sobie spokojnie roszadę. Przy okazji oczywiście zapraszam, moi drodzy, 12 maja robię pierwszy turniej szachu ŚKAM w Olsztynie. Blitz 13 rund, tempo 3 plus 2 sekundy. Zapraszam, będzie okazja zagrać i zlać szachusia na szachownicy. Dobra, mamy H3 i teraz trzeba się zastanowić, czy gramy od razu C5, bo tak można. Można w ten sposób, przeciwnik jest tutaj przygotowany. H3 to jest jedno z fajniejszych posunięć w ogóle w obronie królewsko-indyjskiej białym kolorem. Można grać oczywiście różnie, można E5, można... No dobra, zagrajmy sobie C5, tutaj spróbujemy otworzyć sobie w ten sposób gońca. I podrywać centrum poprzez ruch E6 od razu należy. Koniec D3 prawdopodobnie. Bicie jest dla nas bardzo dobre, bo odbijamy gońcem. Ten pionek na D6 jest mało istotny. Tutaj on nie powinien robić nam żadnej krzywdy. To znaczy można go sobie spokojnie oddać. Wybijamy oczywiście A. Przeciwnik sobie przyjął w ten sposób pozycję. Chce sobie zagrać. Ok. Czyli pionkiem z E tutaj, chociaż mniej agresywnie, ale tak, bardziej pozycyjnie to będzie wszystko wyglądało. No dobra, wyprowadźmy sobie gońca na F5 z planem skoczek E4. Jeżeli dostanę ruch G4, to zagram sobie tutaj, a teraz sobie skoczek E4 od razu zagramy. Od razu chcemy otworzyć tutaj pozycję. Wieża E8 też w gotowości mogła być, skoczek na A6, skoczek D7, jeszcze zobaczymy, jak on się tutaj ustawi, póki co skoczek E4. Jest wybicie, te wymiany są dla mnie dobre, tutaj oczywiście sobie celujemy w punkt B2. No i bardzo fajnie byłoby w ogóle wybić tego skoczka, wejść na D7 i ustawić się tutaj. O, przeciwnik zagrał w ten sposób, goniec D3. No i teraz jest taki dylemacik, czy bić gońca, czy bić skoczka. Według mojej oceny lepsze będzie bicie skoczka, z uwagi właśnie na to, że ten skoczek szybko wyjdzie i zagra na pole E5. To mi się bardziej podoba. Jest chyba wygodniejsze, więc tak zrobimy. Bijemy tego skoczka. I skoczek D7. Tu jest opcja widełek. Oczywiście nie chcę tego gońca wybić, ale po prostu ustawić tutaj tego skoczka. Jeżeli na przykład goniec by zagrał tak i udałoby się wymienić gońce, to też super. Znaczy tam pionek wisi, nie? Ale tak, z tej perspektywy tu jeszcze ruch F5. Trzeba uważać też na słabość E6. W każdym razie myślę, że to jest całkiem taka sympatyczna pozycja. Na pewno przeciwnikowi ciężko zagrać gońcem, bo on tam ma na uwadze, że tego pionka będę chciał zbić. Tutaj skoczek na E5 cały czas planujemy. Mamy do zagrania dosyć proste ruchy. Wieża E8, może hetman B6, może hetman A5. Hetman F6 też jest możliwe. No tutaj teraz tak. Skoczek E5, F5, bo tutaj posunięcie F4 będzie kombinowane. A6 jeszcze jest możliwość, żeby zagrać tutaj i byłoby w ogóle cudownie, więc chyba sobie z tej opcji skorzystam. Bo jeżeli koniec zagra tutaj, no to sobie zagram tak. Spróbuję dojść do ruchu B5, wtedy to w ogóle byłoby już miodek. A zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje, bo powiem szczerze, nie chciałbym grać tej pozycji białym kolorem. Mi się już biały tutaj średnio podoba.
Jest ruch A4. No dobra. Hetman B6 chodzi mi po głowie. Tak i tak. Ten hetman mi się tutaj oczywiście nie zapultał, ale wydaje mi się, że nie. Zawsze mogę wrócić w razie czego, ale hetman B6 niekoniecznie chce zbić tutaj tego pionka. Niekoniecznie. Bardziej chcę zagrać hetmanem na B4 i uderzyć pionka na C4. Wieża A3 jest taki ruch możliwy, ale jeszcze w zanadrzu właśnie mam wtargnięcie tutaj skoczkiem na E5. Ruch A4 troszkę osłabił na pewno skrzydło królewskie, nie dopuści, hetmańskie, nie dopuszcza to przeciwnik oczywiście do tego ruchu B5. Więc inną koncepcję troszkę tutaj znajdujemy. Aha, słuchajcie, przeoczyłem jedną rzecz. Bo jak zagram tutaj, to on bierze A4. Przeoczyłem taką prostą możliwość. No dobra, to trzeba w takim razie wrócić, niestety. Wracamy na D8. To chyba było. No tak, nie, przeoczyłem to. Inaczej bym nie zagrał hetmanem, faktycznie. Dobra, nauka płynie tutaj z różnych stron. Słuchajcie, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś. Potem, przepraszam, wielki problem. W każdym razie, tutaj też pionek może być w przyszłości zaatakowany przez mojego gońca, już takiej końcówce wysuszonej, powymienianej. Zobaczymy też, jak to, do tego się przeciwnik ustosunkuje. Zastanawiam się też nad wymianą hetmanów, która może być ciekawa. Chociaż przeciwnik ma tutaj takie fajne opcje manewrów i ten pionek mój B7 póki co będzie słabością, więc też trzeba będzie coś z tym zrobić. Nie może to sobie stać tak bezczynnie. Tak się zastanawiam, czy. Czy ja coś tutaj. Czy ja nie będę miał tutaj problemów? Okej, przeciwnik myśli. Można by zaatakować. Ha, dobra, teraz tak. Jest opcja tutaj, ale on zagra tu i będzie mi atakował pionka. To jest sprytne podejście. Jeszcze tak patrzę, że mam fajny ruch taki. Czy on zagra hetmanem? Wymiana może być w sumie chyba dobra dla mnie. Tak na szybko patrząc. Tutaj jest tak. Wieża E8 zagrajmy. Zagrajmy wieżą na E8. Tej wieży mi tutaj brakowało. Skoczek oczywiście ma możliwość wejścia. Jeszcze na to sobie spokojnie poczekajmy. Może on będzie chciał zagrać gońcem na C3. Wtedy ta wymiana będzie na pewno. Na pewno korzystna. A wieża zawsze może na E7 zagrać i bronić tego pionka. No tak, tutaj przeciwnik wieża na B1, a to mnie trochę zaskoczył w sumie. No dobrze, niech będzie ruch hetmanem. Celuję w pionka. W ogóle taki ruch by był fatalny dla niego według mojej oceny, bo jest bicie i skoczek wskakuje na C5, chociaż goniec może wybić, ale tutaj jest dużo możliwości, bo skoczek E5. Jeszcze fajnie, że ta wieża weszła w tym momencie, ona gra. To jest ważne, żeby teraz figury tak jakoś miały więcej takiego wigoru w pozycji, więcej możliwości. Może nawet taki ruch goniec D4, potem skoczek na E5. Też są takie fajne opcje. Właśnie, ruch B4 może też spowodować goniec D4 i tutaj będziemy się fajnie trzymać. No sam jestem ciekawy. Przeciwnik chyba, wydaje mi się, tak z tego co widzę, że on myśli po prostu dłużej, że jemu pozycja może się trochę średnio podobać. Tak wyczuwam to. Bo też nie widzi jakiejś takiej spoko koncepcji dla siebie, tak mi się wydaje. A moje figurki zaczęły fajnie sobie grać. Nawet po hetman B3 widzę, że mogę zagrać wieżą na B8. Po prostu od tego pionka na chwilkę obronić. Będzie możliwość też zagrania B6 w razie czego.
Taki ruch nie działa, bo byłoby to niezłe, z uwagi właśnie na skoczek e5 z wtrąceniem. Więc też trzeba brać to pod uwagę. Moim kolejnym, przepraszam, tutaj coś mi się klikło. Moim kolejnym planem będzie na pewno taki ruch jak wieża e7, żeby już zejść z tych gruźb i mieć też baczenie na pionka, ewentualnie zdwojenie wież. Tutaj skoczek e5 w gotowości cały czas. To powtarzam już bardzo często. Zwróćcie uwagę, że przeciwnik ma 3 minuty z hakiem i już ten czas mu tutaj się kończy, a on myśli, myśli w takiej pozycji, gdzie ani nie atakuje, ani nie ma jakichś forsownych zagrań, więc to jest dobry znak, że się gość chyba nieco troszeczkę pogubił. Zwykle w takich sytuacjach. Zobaczcie, że też rozegraliśmy sobie te pozycje w taki sposób prosty, bez żadnych tutaj udziwnień i kombinacji, a się okazuje, że tak dosyć sympatycznie chyba stoimy. Ja nie mówię, czy mamy przewagę według silnika szachowego. Możliwe, że nie, ale pozycja na, znaczy możliwość gry figurami w tym momencie wydaje mi się, że jest lepsza czarnymi i to może powodować taką przewagę nawet niekoniecznie ocenianą przez maszynę, tylko właśnie przez ludzkie oko. Więc można pewnie czuć, mieć taką postawę pewną. Pewną ciała, więc myślę, że tutaj jest dobrze. Tak myślałem właśnie. Hetman F4 to jest chyba jedno z posunięć, które on musiałby zagrać. No więc gramy tutaj. No i goniec E5. No nie ma innej chyba aktywnej możliwości. Trzeba spróbować wymienić. I potem przejść do końcówki prawdopodobnie. Skoczek na gońca. Jeszcze oczywiście zostały wieże. Może on się spodziewał, że ja zagram skoczkiem w sumie. Ale wolę jednak wymienić gońca tutaj. Ten goniec zawsze będzie mnie męczył na tego pionka, to mogę mieć już święty spokój. O, proszę bardzo, zagrane jest takie posunięcie. To zagramy sobie ruch F5 z groźbą F4. A jeżeli przeciwnik zagra tak, to mamy możliwość zbicia i zaatakowania od razu gońca. On wtedy może zbić tu, my tu, on tam i wejdziemy mu na związanie. W pionkach będzie porówno. Skoczek tu na C5 będzie stał idealnie. Ciekawe, czy on w ogóle to widzi. No taki ruch F5 tutaj wydaje mi się, że trzeba zagrać. Zawsze król troszkę idzie. Teraz już nie ma hetmanu, więc pole E6 nie jest takie groźne. Blokujemy trochę tego gońca. Możliwość F4 istnieje. Nie znaczy, że trzeba tak od razu zagrać, ale jest taka możliwość. A, okej. Czyli ja troszeczkę przeoczyłem to zagranie teraz. Okej. Więc, no tak. Skoczka mi wymienił. Aj, szkoda, że to teraz przeoczyłem. W sumie na tym ruchu F5 się zafiksowałem. No bo teraz będzie wymiana skoczka po prostu. Muszę zagrać tak, on mi zbije, zagra B4. No dobra, nie jest to jakaś tam tragedia, myślę. Do B4 przeciwnik będzie. O! Zagrał jeszcze inaczej. Czy ja mogę teraz. No tu nie mogę teraz zbić. Goniec F6. Tutaj nie blokuję skoczkowi, bo on i tak wymieni. Teraz mogę zbić to i zagrać różnobarwne gońce. On da szacha. Teraz tak, mam do wyboru właśnie albo zbić tu. On zagra tak i już wtedy nie jest chyba aż tak przyjemnie, więc chyba muszę zbić w ogóle gońca. I grać różnopolowe gońce. Trochę mi się to nie podoba, ale myślę, że to będzie lepsza opcja z uwagi na to, że będę miał też taką możliwość. Właśnie. Ten pionek będzie tutaj taką niestety małą zakałką. Czy ja to dobrze rozegrałem? Tego już się nie dowiem. On ma minutę. Trzeba się zastanowić, bo teraz tak, widzę coś takiego jak na przykład wieża C3, on mi zbije pionkę, ja tutaj dam szacha, zbije tego, on mi zbije tego, ja zbiję tego. Jeszcze jest opcja taka, żeby tego pionka zdjąć.
Tutaj, on tutaj, ja tutaj, on mi zbije, ja mu zbiję. Tak zrobimy. Przynajmniej ten pionek będzie wolny. Tak, on widzę, że gra już troszkę szybko, a on będzie mi zdwajał się tutaj i mogę mieć problem. Nie, zawsze mam taką opcję, wymiany jednej wieży. I z tego skorzystam i będę tu bezpieczny po prostu teraz. Mam taką opcję, jeżeli on mi zaatakuje pionka. Słuchajcie, ale on szybko pograł. No muszę to zbić. Mam możliwość taką, żeby obronić się tutaj. No tak, mam taką możliwość. Szkoda, że mój pionek nie może zasuwać do góry, bo mój król trochę będzie miał problem. No muszę zagrać tak, bronić punktu D8. Ok, teraz gramy sobie tak. I gramy sobie tak, żeby zachować opcję trzymać tego pionka, żeby nie było to wszystko za friko. No i teraz król idzie do gry. Idzie albo i nie idzie. Teraz muszę jakoś wieżę uaktywnić. Taki ruch będzie możliwy, trzeba uważać. On może zagrać tak. Okej, okay. Szacha mogę dać i ustawić się tutaj. I za pionka. Okej, okay. Jak wieża tu, to zawsze mam króla. Król F6, okej. Okay. Mam 20 sekund, to też jest dla mnie komfort. A, dokładnie, on będzie teraz tym gońcem gdzieś zasuwał. Muszę wrócić, niestety, bo tutaj są opcje niestety matowe. A nie mogę wziąć pionka. On zagra tak. No nie mogę wziąć pionka. Zagrajmy tak. Od razu do tego końca też będę zerkał. No idziemy tutaj. Nie wiem, coś trzeba po prostu szybkiego zagrać. O, to mam bicie. Mam bicie z szachem, on to przeoczył. I kolejny szach. Aha, a to sprytne. A tutaj wieżówkę chyba mam wygraną. Bije tak, dajesz szacha i bije pionka. I kolejnego. Tu muszę odejść daleko wieżą, już nie mogę sobie pozwolić. Oj, ta wieżówka chyba niekoniecznie ona musi być wygrana. Czyż nie, no muszę uciekać tędy i tędy. No właśnie, troszkę szybko poszło, ale tu chodzi o ten czas. Czy to jest wygrana? Dobra, słuchajcie, sprawdzimy, bo widzę, że ta partia. Wow, sporo. To jest wygrana mat w 7, ale to już końcówka. Zobaczmy, jak to by wyglądało od początku analizy. Bo sam aż jestem ciekawy, co tu się narobiło w tej partii. Armageddon. Póki co mamy normalną pozycję. Pierwsze posunięcia są ok.
D5. Tutaj bicie, bicie. Gonię C5, dobry ruch, tak. I skoczek E4. To wszystko w porządku, słuchajcie. Można kopiować te pozycje cały czas, jest dobrze. Goniec D3 najlepszym wyborem nie jest. No i tutaj bicie na F3 jest lepsze. Zdecydowanie. Cieszę się, że taki ruch zagrałem. I teraz skoczek D7. Goniec na C2. On miał troszkę tutaj, jakby można powiedzieć, problemów. Jest do wyboru ruch F5 lub właśnie A6, który też poszło. Jest A4. Hetman B6 to jest ruch troszkę słabszy, ale nie wypuszcza jakoś przewagi. Hetman na C7 niby, ale no wróciłem na D8, goniec D2, wieża E8, jest wieża B1 i tu wymiana. Dobra, wymienić trzeba, pozycja równa póki co, goniec E5, tak, goniec E3. Aha, i silnik mówi, żeby zagrać na tym skrzydle, B5, żeby grać coś takiego. Tego pionka atakować B3 i grać A5. No tak, słuchajcie, proste rzeczy. Proste, fajne rzeczy. No dobra, tak nie było niestety. Poszło tak, F5 wydawało mi się słuszne. Goniec A4 przeoczyłem. Tak, tutaj goniec. Tutaj bicie. I czy bić wieżą na E3? Tak, słuchajcie, komputer podpowiada dobrze, żeby na E3 zbijać jednak. Jest to równinka. Bicie na B4 jest dobre. Bicie. Ha, wieża B8, jeszcze jest możliwość goniec D4. Goniec D4 oczywiście z pułapką taką, że nie można tego pionka jeszcze zbić. Ten król musiałby odejść i zagrać tak. A jakby wieża zagrała tutaj, to tak, na tego pionka. No tak, ale tu trzeba dokładnie liczyć. No cóż, poszło tak, myślałem, że jak tego pionka wezmę, to problemy znikną, a tu się okazuje, że jednak nie jest tak prosto. Wymiana tych wież była dobra. C5, dobry ruch w ogóle z jego strony i D6, ale jest taki mikro minus coś już, więc czarne tutaj jakby teraz przechwytują małą inicjatywkę. Tak, tak, wieża tutaj D7 i goniec. Ten ruch jest zły? Ha, bo silnik lubi tak, jak król podejdzie blisko, tu będzie strzałka, podejdzie blisko, będzie taki ruch i taki ruch. Nie, tutaj trzeba było zauważyć coś takiego. Ale to jest remis. Jak te pionki stracę wszystkie, to remis. No właśnie dlatego też tak próbowałem te pionki obronić, wydawało się to sensowne. Tu jest taka mikro przewaga białych. Trzeba było wrócić, ok. Można było zbić pionka? Mi się wydawało, że po takim ruchu jest ciężko. Szach. Ha, że tutaj po prostu nawet można tego pionka zbić i oddać figurę za pionem, no ale nikt takich rzeczy nie chce robić przecież. O, wiecie co przeoczyłem? Wieża E1 przeoczyłem teraz, żeby wziąć figurkę. Król tutaj, 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 bicie, bicie i zostaje z pionkiem więcej w wieżówce i wieża C6. No tak. To przeoczyłem, ale to już mówię, na sekundach, znaczy on grał na sekundach, a ja w sumie po prostu normalnie przeoczyłem. H6, tak. Ojej, ja tu mam jakąś przegraną. W tym momencie wieża G8, szach. A jak on zagrał? Królem odszedł. Wieża G8, jeśli tu, to tu. Aha, już widzę, o co chodzi. Jeżeli goniec, to G3, jeżeli bicie, to tutaj. Słuchajcie, to była wtopka. No to mówię, na 20 sekundach ciężko pewnie było to znaleźć. Poszło tak. I teraz już jesteśmy w domu. H5, on wieżą, no i podstawił tutaj, tak? Cały czas ten motyw G3 istnieje. Wieża D6 teraz, tak? Król tutaj. A, nawet król G7 przecież mogłem zagrać. Cały czas król G7, a ja sobie trochę utrudniłem. Już miałem minutkę ponad, mogłem chwilkę pomyśleć. Proste ruchy. Tu nawet można było zbić. Ja się jakoś tak obawiałem, że tu król będzie miał ciasno. I zagrać wieżą i tu wszystko gra.
Tak, to wypuściłem. Teraz to już nawet dwa pionki więcej nie dają rady. Silnik mówi, że jest remis. Dokładnie. No ale biorąc pod uwagę właśnie to, że on zrobił, że miał mało czasu po prostu, tak? I on bijąc, niepotrzebnie bił, powinien po prostu najpierw odejść i jeszcze poczekać, aż pionek będzie tutaj szedł do góry. To jest przegrana. Zobaczcie, król H7, król F4, H6, król F5, król H8, król F6, H7, wieża H3, przepraszam, nie wieża H3, moment, wróć, wieża B3 z tej strony. Po prostu, prosta gra, tak i mat. Och, niezła partia. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam, cześć.